Hej, witam Cię serdecznie na podsumowaniu dzisiejszej sesji, tak więc druga sesja w tym roku i zarazem ostatnia, bo mamy koniec tygodnia, tak więc poświęć kilka chwil i już będziesz wiedział, co tak naprawdę wydarzyło się na rynku pod względem rynków międzynarodowych, jak i rynku oczywiście polskiej giełdy, bo już tutaj sesję mamy zamkniętą, oczywiście rynki międzynarodowe jeszcze chodzą, a rynek krypto chodzi 24 godziny, 7 dni w tygodniu, tak więc cały czas te notowania oczywiście mają miejsce. Oczywiście dla przypomnienia wrzucę w komentarz że wszystkie istotne informacje, z którymi warto się dzisiaj zapoznać według Ciebie, tak jak Ty to odczuwasz, jak Ty to widzisz, jak Ty to oceniasz, takie Twoje spostrzeżenia są jak najbardziej cenne i przypominam, żeby to zawsze gdzieś robić, jak i również pamiętaj o opłacie pay-per-view, tak więc subskrypcja, łapa w górę i komentarz w formie podziękowania dla mnie za ten materiał. Tak więc jedziemy, myślę, że warto zacząć od istotnej informacji, zanim przejdę do rynków międzynarodowych, bo dzisiaj doszło dużo zawirowań było na rynku. Jeżeli ktoś aktywnie uczestniczy w tym, co się dzieje, no to na pewno zwrócił na to uwagę, bo na pewno dostrzegł, że coś się niepokojącego dzieje na rynkach. Zresztą zaraz to zobaczymy po wynikach na przykład indeksów światowych. A oczywiście dotyczy to zabójstwa irańskiego generała tutaj przez USA oczywiście, tak więc te zawirowania będą dosyć mocno odczuwalne na rynku, tak więc jest sporo artykułów w sieci na ten temat, możesz się z tym oczywiście zapoznać i to jest taki istotny news na dziś i oczywiście wszystkie rynki dosyć mocno to czuły, tak więc zobaczymy oczywiście co po wczorajszych wzrostach i co z nich zostało przede wszystkim też na warszawskim parkiecie, ale zerkniemy również na rynki międzynarodowe, co tu się w ogóle wydarzyło. Jeżeli już o tym mowa, tak więc od razu przechodzę do rynków światowych, a zanim jeszcze do nich przejdę, to przed nami 3 dni weekendu, tak więc dosyć dużo się będzie działo pod względem materiału, który będzie napływał na kanał, bo na pewno wchodzi jutro dywidenda na styczeń, tak więc kontynuuję tą serię nagrań i w styczniu również możemy skorzystać z dywidenda, dlaczegoż nie, tak więc będzie kilka ciekawych tutaj tematów odnośnie dywidendy, oczywiście przegląd spółek bankowych wjedzie. W niedzielę będzie materiał bonusowy dotyczący właśnie giełdy z racji osiągnięcia celu z ubiegłego roku, czyli 1000 subskrypcji. Oczywiście w poniedziałek wjedzie OZE i jeszcze jak mi się uda, to też w poniedziałek wrzucę, bo nie będzie sesji, ten przegląd i omówienie tych spółek nowego przeglądu, który zapowiedziałem wcześniej. Myślę, że dosyć ciekawe kryteria wybrałem, to znaczy oczywiście w poniedziałek, co o tym myślisz, troszkę zupełnie z innej beczki, a dlaczego żeby nie, popatrzymy sobie na trochę inne spółki, niekoniecznie sklasyfikowane w jednym miejscu czy w jednej branży. Ale przechodzimy teraz już do konkretów, tak więc jedziemy z rynkami międzynarodowymi. DAX, jak widzimy, bardzo mocno oberwał. Po wczorajszych wzrostach nie ma śladu. 13202 punkty na chwilę obecną. Oczywiście jeszcze rynki w Niemczech chodzą, tak więc widzimy, że ten ruch został całkowicie zniesiony. Zresztą zakres punktowy ponad 300 punktów, no jest dosyć istotny dla DAX-a i na pewno był bolesny, jeżeli ktoś był w pozycjach longowych i nie zabezpieczał się jeszcze SL-em. Pamiętaj, że jeżeli rozgrywasz cokolwiek na rynku forexowym czy kontraktowym, to te stop lossy są tutaj niezbędne, żeby chronić swój kapitał. I mamy tutaj Stany, czyli S&P 500 również mocno oberwało, chociaż już widzę, że panowie wyciągają te spadki, tak więc 3232 punkty na chwilę obecną na S&P 500 mamy w tym momencie i zobaczymy oczywiście, jak sesja się zakończy, bo pamiętaj, że niedawno dopiero wystartowała, Stany chodzą dopiero od dosłownie tutaj godzin popołudniowych, tak więc jeszcze wszystko przed nimi, żeby cokolwiek nam tutaj ciekawego pokazali, a oczywiście wczoraj wykręcili nowy szczyt, bo jeszcze jak dokonywałem podsumowania wczorajszej sesji, no to jeszcze nie byli na tym etapie, a już widzimy, że ten nowy szczyt został ustanowiony i właśnie to jest piękne w giełdzie w Stanach, że potrafią wyciągać to na kosmiczne poziomy. I zerknijmy, jak tam kruszce, tak więc dzisiaj srebro też kontynuowało wzrosty, tak więc 18 dolarów za uncję już jest przebite na srebrze, teraz mamy jakieś wycofanie. Zerknijmy na złoto. Złoto ciśnie bardzo mocno do góry. 1548 dolarów za uncję, tak więc widzimy, że naprawdę ten rajd złota cały czas trwa. Zerknijmy sobie na wykres tygodniowy. Zresztą dochodzimy już do szczytów tych poprzednich, tak więc zobaczymy, czy będzie od nich jakiekolwiek odpadnięcie. Tutaj mamy 1555 dolarów, a tutaj mamy 1557 dolarów, tak więc jeszcze jakiś zapasik jest do tych szczytów, żeby były przetestowane. No oczywiście do
do tych wyników historycznych jeszcze jest daleka droga, tak więc zobaczymy, czy złoto będzie na tyle silne, żeby kontynuować ten rajd w dalszym ciągu. Oczywiście daj znać w komentarzach, jak ty to widzisz na ten rok, jak według ciebie złoto będzie wyceniane na najbliższy okres. Jeżeli chodzi o złotówkę z dolarem, tak więc również mamy dosyć mocne szarpnięcie, gdzie było to wybicie do góry. Dolar mocno drożał, a złotówka się osłabiała, ale teraz oczywiście widzimy mocne wycofanie, czy blisko 80 trzeba zapłacić za dolara. Jeżeli chodzi o euro, również mamy analogiczną sytuację, gdzie było to wybicie i euro mocno drożało, pomimo tego, że sesja również jest wzrostowa, bo świecę mamy oczywiście zielono, to 4,24 na chwilę obecną euro i też już mamy wycofanie, tak więc ta sesja oczywiście jeszcze trwa. Zobaczymy, jak to się zakończy, tak więc wszystkie rynki, jak widzimy, oberwały i zaraz oczywiście zobaczymy, jak to się zachowało na rynku polskim, ale zanim do tego przejdziemy, rynek krypto, zerknijmy, co się wydarzyło na rynku krypto. Dominacja Bitcoina 68,3%, tak więc król niezmiennie numerem 1, urósł 2,8%, 7331 dolarów za sztukę w tym momencie za Bitcoina trzeba zapłacić. W topowej dziesiątce najmocniej rośnie Bitcoin Cash 6,84% do góry, 216 dolarów za sztukę w tym momencie. I jak widzimy, potem Bitcoin SV również urósł 4% i tak naprawdę z topowej dziesiątki nic więcej ciekawego nie widzimy. Największe wzrosty na topowej setce Monero blisko 10%, Celem 8,91, Kyber Network 8,74 czy Energii 7,30, Bitcoin 7. Tak więc to są te topowe wzrosty, tak więc też nie ma jakichś nie wiadomo jakich zawirowań i mocnych wzrostów na rynku krypto. Zerknijmy na skrajności, tak więc najwięcej traci Educare 8,61, Centrality 6,58, Horizon 4,23 czy V-Systems 3,96. To są te największe dzisiaj straty w topowej setce. Pamiętaj, bo topową setką tutaj się w tym momencie tylko zajmujemy. Tak więc nie ma też jakichś dynamicznych spadków. Zerknijmy na indeks strachu. Indeks strachu 38, tak więc też jest, można powiedzieć, neutralny. Już inwestorzy rynku kryptowalut się przyzwyczaili do tego, co się tutaj dzieje. Tak więc nie mamy jakiejś hura optymizmu i euforii, ani też strachu. Raczej wszyscy są już przyzwyczajeni do tego, co tutaj się dzieje. I oczywiście stopa zwrotu z Bitcoina w tych horyzontach czasowych, jaki tutaj zawsze Ci pokazuję. 30 dni 2,65 na plusie, 60 dni 2,69 na plusie, 120 dni 3,1 na plusie i 252 dni 3,97, tak więc inwestycja w Bitcoina w tych horyzontach czasowych nadal na plusie. I przechodzimy do mojego ulubionego rynku giełdowego, którego uwielbiam zestawiać z rynkiem krypto. Zresztą taką miałem koncepcję, gdy tworzyłem te podsumowania, żeby pokazać na fali tego popularności właśnie rynku krypto, że nie samym krypto człowiek żyje i tak naprawdę rynek giełdowy, a w szczególności ten polski, daje też fajne możliwości i to zaledwie w 8 godzin dziennie. Tak więc uwielbiam robić te zestawienia i pokazywać to wszystkim nieuświadomionym, że na tym polskim rynku również można zarabiać. Tak więc jedziemy teraz z podsumowaniem poszczególnych branż, których dotyczą nasze przeglądy i spotkania tygodniowe. Dzisiaj gaming, Falcon numerem 1, ale bez obrotu praktycznie 9%. Bumbit za to wystrzelił 8%, bardzo ładnie. Potem mamy Carbon Studio, czyli niedawnego debiutanta 6,35, FD Games 5,52, czy One More 3,88. To są te topowe wzrosty. Oczywiście zerknijmy na drugą skrajność, czyli te spadki. PB Games 10% w dół, Juju stracił 8,29, Allianz 5,14, EC Games 4,09 i 3,74, Creepy Jar, również Artifex 3% na minusie. Szukajmy króla, a król znajdziemy go szybko po obrotach, bo jest zawsze numerem 1, 69 milionów dzisiaj obrotu, traci blisko 0,3%, 286 zł dzisiaj równe trzeba zapłacić za akcję, jedną akcję CD Projektu. TS Games numerem 2 pod względem obrotów, 2 miliony 600, 1,5 miliona przerzucił Playway, 916 tysięcy 11 bit, tak więc to są te największe, najmocniejsze obroty na gamingu. Pozostałe spółki, tak jak masz okazję tutaj oglądać, tak więc pamiętaj, że w większości jest oczywiście to New Connect. Jeżeli chodzi o WIGBanki, a jeszcze zerknijmy sobie na indeks, bo może ktoś rozgrywa indeks, a tacy może też są wśród nas, tak więc trzeba podać te wartości, żeby wszystko było jasne. Tak więc WIG Games traci dzisiaj, praktycznie stoi w miejscu 300 na minusie, 19 146 punktów.
w tym momencie WIG Games wynosi, a WIG Banki tutaj w tym momencie 6846 punktów i traci ponad procent. Największe wzrosty Getin Nobel 1,64, BNP 1,39 i pozostałe banki nieznacznie powyżej zera. Najwięcej traci Millennium, blisko 3%, Alior 2,68, PKO BP 2%, to są te najmniejsze, największe spadki. PKO BP literem obrotów 81 milionów, PKO SA 39 milionów, Santander 18 milionów, to są te największe obroty, jeżeli chodzi o WIG Banki. OZE. Tak więc tutaj witamy nową spółkę. Jeden z widzów zaproponował, pozdrawiam serdecznie, Remor Solar, tak więc tutaj ta spółka pojawi się już w nowym omówieniu w poniedziałek, tak więc witamy w zestawieniu i dzisiaj ona rośnie najmocniej, 6,84 na plusie, tak więc jak najbardziej myślę, że możemy ją tutaj sklasyfikować do tej branży. Foton 3,85, Sunex 3,10, PEP 2,22, to są te najmocniejsze wzrosty. Termo za to obrywa dzisiaj mocno, ale na nieznacznym obrocie 6,5%, Fluid 1% na minusie, ponad Novavis blisko 0,65 na minusie. W obrotach Columbus numerem 1, w końcu coś się ożywia na tym obrocie na OZE, 878 tysięcy, ML System 337 i 101 na 01 Cybaton, tak więc to są te obroty, jeżeli chodzi o OZE. Jeżeli chodzi o WIG20, zaraz do niego przejdziemy, indeksy. Zacznijmy od indeksów, bo ktoś może analizuje, bierze pod uwagę indeksy i warto się z nimi zapoznawać. WIG Leki 2,67 na plusie, WIG Budownictwo 2,31, spożywka 1,5% do góry, a z drugiej strony mamy górnictwo blisko 2% na minusie, telekomunikacja 1,57, paliwa 1,20, to są te główne indeksy. Zerknijmy na WIG20, gdzie on tutaj się nam klasyfikuje, gdzie on się tutaj znajduje, a dzisiaj oberwał po uszach, bo stracił 1 i blisko 0,2%, 2173 punkty na chwilę obecną na WIG-u 20. Jeżeli chodzi o dalej MWIG 40, już go tutaj szukamy, na plusie 0,34, 3987 punktów i SWIG 80 nam został z takich główniejszych indeksów, również na plusie 0,46, 12246 punktów w tym momencie wynosi. I zerknijmy, co tam zostało po wczorajszych wzrostach na WIG-u 20, czy cokolwiek coś z nich zostało, czy dzisiaj mamy oberwanie. Tak więc jak widzimy, tylko mBank na plusie 0,5% zaledwie, a i PGNiG bez zmian, a wszyscy pozostali na minusach. W tym JSW traci najwięcej, blisko 4%, Play 3,36, Alior 2,68, Dino 2,34 czy PKO BP 2%. Pod kątem obrotów numerem 1 PKO BP 81 milionów, PZU 70, CD Projekt 69, PKN Orlen 62 i pozostałe spółki, tak jak widzisz, tak więc to jest najbardziej płynny indeks na naszym parkiecie. Dlatego cieszę się zainteresowaniem dużych inwestorów, funduszy i rynku zagranicznego. Tak więc jeżeli chodzi o średnie spółki, które jak najbardziej warto gdzieś obserwować i również rozważać pod kątem budowy swojego portfela. Benefit numerem 1, blisko 7% wzrostu, Famru 5,71, Budimex 4,31, to są te najmocniejsze wzrosty. Zerknijmy sobie, co się wydarzyło. Z drugiej strony mamy Forte, traci 3,24, VRG blisko 3%, Millennium również blisko 3%, czy Eurocash 2,74, LiveChat również traci 2,56. Tak więc to są te największe spadki. W obrotach numerem 1 Asecopol 12 milionów, Kernel 9 milionów 200, 8 milionów 600, Kruk GPW 6 milionów 100. Jak widzisz, też dosyć ciekawe obroty na MWIG-u 40 dla inwestorów indywidualnych. Jak najbardziej ok, jak najbardziej jest to wystarczające. Jeżeli chodzi o SWIG 80, również ciekawe spółki małe, które warto gdzieś rozważać, budując swój portfel. Polimex 6% do góry, bardzo ładny wzrost na ponad 2 miliony 400 obroty, tak więc coś ewidentnie się tutaj dzieje, poszły za tym informacje. Oczywiście już nie będę mówił jakie, bo zawsze to zostawiam Tobie, tak więc możesz się tym podzielić z nami wszystkimi w komentarzu. PC Rokita 4,72, Alumetal 4,32, Eko Export 3,78, to są te topowe wzrosty na SWIG 80. Pamiętaj, że zawsze przewijam, aby nie przeciągać nagrania, zawsze możesz sobie zatrzymać i sobie szczegółowo przejrzeć poszczególne spółki w tym zakresie, jakie Cię po prostu interesuje. Jeżeli chodzi o spadki na SWIG-u, Prior 4% w dół, blisko 4 budowa, PKBEX 3,50, PHN 3,40, Monari 2,91 i w obrotach króluje nam dzisiaj na SWIG-u
Polimex właśnie 2,5 miliona, blisko 2 miliona góra, Agora przerzuca, Wigo System 1 milion 300, Atal 1 milion 128, milion 100 Polnord i jeszcze ponad bankiem Apator. Tak więc to są te obroty, jeżeli chodzi o SWIG 80. Zerknijmy na indeks dla wszystkich wilków z Wall Street. Tak więc spółki groszowe wjeżdżają. Co tu ciekawego mamy? No na zamknięciach, ale bez obrotu. Tutaj mamy AutoSpa 35% w górę, potem mamy Dektra 20% do góry, Merit 19% do góry, szukajmy trochę wyższych obrotów, X Plus 17% do góry, 12 tysięcy, Afhol 11% do góry, Infoscan 10% do góry, potem mamy Brass 9%, Techni, VEGIER 9,37%, tak więc to są te, jak widzisz, bardzo ciekawe wzrosty i zobaczmy na skrajności, bo jeżeli mamy dwucyfrowe wzrosty, to również będziemy mieć dwucyfrowe spadki. Takie piękno jest tego rynku, że trzeba niestety się z tym liczyć. Voystel 27% w dół, Apis 26%, Medart 18%, potem mamy Damfin 18% w dół, Broadgate 16%, czy też KK Herbal 15%, Robinson 15%, tak więc jak widzimy, dużo się dzieje na New Connectie. W zależności w jakiej pozycji jesteś, musisz przede wszystkim uważać tutaj pod kątem zarządzania kapitałami, dobierania wielkości pozycji, bo pomimo tego, że mamy takie fajne, dynamiczne wzrosty, to niekoniecznie grubo zapakujesz się w mało płynną spółkę, to pomimo tego, że zanotujesz na przykład 100% wzrost wartości w swoim portfelu danej akcji, to pamiętaj, że może Ci być bardzo ciężko wyjść z tym zyskiem i gdy będziesz kaszował te swoje pozycje, czasami może Ci ten zysk spaść i to bardzo drastycznie, bo nie będzie po prostu silnego popytu, który będzie w stanie odebrać Twój duży pakiet akcyjny, tak więc do New Connectu musisz podchodzić przede wszystkim z rozwagą i zupełnie inny sposób. Jeżeli chodzi o WIG, tak więc indeks szeroki, zerknijmy sobie, co tutaj się wydarzyło, a zanim do tego oczywiście przejdę, jeszcze zerknijmy sobie na garść statystyk, żebyśmy wiedzieli, co tak naprawdę na tym naszym parkiecie pod względem obrotów, ilości transakcji dzisiaj się wydarzyło, a transakcji zawarto 67 860 i oczywiście obroty wynosiły 686 932 597, tak więc nie było jakichś mega przełomowych momentów, jeżeli chodzi o obroty, raczej normalna taka sesja, jak to na GPW bywa. Za to Resbud wykręcił blisko 20%, Reinhold 15,90%, Euko 14,37%, Nord Cost 10%, tak więc jak widzimy, nawet na głównym parkiecie mamy bardzo ładne wzrosty. Popatrz Benefit na ładnym obrocie 7%, Polimex 6,70%, potem mamy Famur też bardzo ładnie, tak więc od razu łatwo jest włapać te, które są naprawdę płynne i które dają bardzo ładnie rosnąć, nawet Budimex. Zresztą Budimex jest mega fajnym case'em. Mi Budimex odjechał z tych poziomów, z których startował, niestety się nie załapałem na niego, ale wyglądał naprawdę kozacko i gratuluję wszystkim, którzy się po prostu załapali na te wzrosty. A jeżeli chodzi o spadki, to z drugiej strony mamy do czynienia z IBSM 25%, Swissmed 11%, JWW Invest 9%, tak więc to są te największe spadki, jeżeli chodzi o WIG i pozostałe spółki, tak jak tutaj widzisz. Tak więc to wszystko w tym podsumowaniu sesji. Mam nadzieję, że było one dla Ciebie owocne, że dużo w tym tygodniu, pomimo tego, że były tylko dwie sesje, udało Ci się zarobić, zająć właściwe pozycje, być może już na jakiś dłuższy okres, może coś ciekawego znalazłeś dla siebie. Oczywiście daj znać w komentarzach, jak Ci poszło. Pozdrawiam Cię i zapraszam oczywiście na nagrania i spotkania weekendowe. Trzymaj się, hej!